jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte. I po raz ósmy w tym sezonie ruszają nam zawodnicy Formuły 2. Wiele dymu na starcie, ale dobry start ze strony Rudzkiego. Jednak to Zawistowski za tą mówką wychodzi jako pierwszy do zakrętu numer 1. I tutaj kontakt rodem Vettel i Raikkonen. Chociaż dalej jeszcze prowadzi w tym wyścigu pałka. Tam przestrzelił jeden z zawodników, nie wiem czy to nie był Zieliński. Więc pałka na prowadzeniu, drugi Zawistowski, a trzeci jest Michał Rudzki. Także od samego początku emocje sięgają zenitu. Samochód bezpieczeństwa. Któż taki mógł paść tutaj ofiarą? Spójrzmy. Bez uszkodzeń na skrzydle jest Węgrzyn. Kubów jest w boksie, więc prawdopodobnie był to Kamil Kubów. Spójrzmy, jak to będzie wyglądać. Bardzo mocno zwalnia pałka całą stawkę i teraz zaatakuje. Samochód bezpieczeństwa właśnie wjeżdża i Nagalski za atomowym startem, a pałka z błędem i Vinny Kajtys wyskakuje nam na miejsce pierwsze, a po wewnętrznej Nagalski atakuje, tam obraca się jeszcze zawodnik Art, to był Krystian Michalczuk i cóż za fantastyczny start po tym safety carze ze strony Janka Nagalskiego, ale cóż za dramatyczne wydarzenia przed jego oczami się tam rozgrywały, najpierw poleciał pałka, później obrócił się Michalczuk, no dramat, dramat i jeszcze raz dramat. To był zabagło. Po piątym zakręcie otwarty DRS i to może się to udać. Szóstka i do Memorial Center, czyli zakrętu numer 7. Po wewnętrznej Michał Zabawa atakuje Zawistowskiego. Zawistowski nie ma odpowiedzi, gdzie zmieści się tam jeszcze Rudzki. Michał Rudzki cały czas koło w koło i teraz free wide do następnego zakrętu. Kontakt między tą dwójką i Zabawa stoi w bandzie. Michał Zabawa stoi w bandzie. Marcin Zawistowski w kontakcie razem z Rudzkim. Wypada z tej walki Zabawa i uszkodzone potężnie skrzydło w bolidzie mistrza Formuły 1. Mamy dramat i mamy to, z czego Singapur słynie. I mamy kolejny samochód bezpieczeństwa. No to jest idealna sytuacja, żeby Michał Zabawa zmienił swoje opony. To jest idealna sytuacja dla Nagalskiego. Tak. Zobaczymy, czy tutaj nie wykona jakiegoś break checku na Krystianie Michalczuku. Miejmy nadzieję, że nie, ale już ruszył. Janek Nagalski, Michał Zabawa to zauważył. I troszeczkę szybciej niż Zawistowski ruszył. Tak, ale Zawistowski mądrze się ustawił i nie miał jak zaatakować. Co dzieje się dalej w stawce? Tutaj na razie bez zmiany Zabawa cały czas na miejscu szóstym. Zabagło próbował go atakować, ale to się na razie nie udaje. Po wewnętrznej teraz zawodnik Art Grand Prix próbuje atakować Zabawę. My mamy żółtą flagę w pierwszym sektorze. Na razie nie dzieje się aż tak dużo. Michalczuk wygrywa, Nagalski przyjeżdża drugi, trzeci przyjeżdża Michał Zabawa, a czwarty Krzysztof Winikajtys. I startujemy z wyścigiem sprinterskim. Świetny start z drugiego rzędu zawodnika na miejscu numer 3 to Kasper Pałka, chociaż Zawistowski również za atomowym startem. I Zawistowski po środku tego toru próbuje teraz zyskać pozycję numer 3 na rzecz Wysmolińskiego. To się chyba udaje, bo Zawistowski wskakuje nam wysoko w tabeli. Dalej w środku stawki na miejscu czwartym Vinny Kajtys. Oj, Kubów z dyskwalifikacją już na początku tej sesji, proszę Państwa. Zatrzymał nam się na torze Kamil Kubów w niebezpiecznym miejscu i traci Kubów szansę na dobry wynik w tym wyścigu. A Zabawa atakuje na podium. Zabawa kontra Zawistowski. Zabagło z najszybszym okrążeniem. No chyba Michał Zabawa w końcu znalazł lekarstwo na jazdę Marcina Zawistowskiego, chociaż obaj panowie nadal koło w koło. Zawistowski cały czas się broni, Zawistowski cały czas próbuje jeszcze odebrać tę pozycję Zabale, ale to się nie udaje i Michał Zabawa wskakuje nam na podium. No, Marcin Zawistowski, bardzo kreatywne traktowanie granic toru w tym pierwszym zakręcie. Dalej ścisk Rudzki kontra Michalczuk. Rudzki z uślizgiem z zakrętu numer 4. Oj, teraz w kontakcie razem z Michalczukiem koło w koło jedzie ta dwójka zawodników. Rudzki odzyskuje tę pozycję, ale świetny switchback ze strony Krystiana Michalczuka może się udać. I kończy swój wyścig Michał Rudzki przedwcześnie. Tak, to właśnie pałka atakuje po wewnętrznej. Zabagło nie ma chyba miejsca, żeby się obronić, ale może to się jeszcze udać. Zobaczymy, czy pałka się nie zderzy. No właśnie, kontakt pałki z Zabagło i traci swój bolid. Zabagło tam jeszcze zderza się z Zawistowskim, więc Zabagło prowadzi w tej walce. Pałka jest na miejscu trzecim cały czas, a Michał Zabawa teraz ma szansę zaatakować Zabagło po wewnętrznej i zdobyć prowadzenie w tym wyścigu. Zabawa po wewnętrznej do następnego zakrętu. DRS otwarty i z lepszym wyjściem Zabagło.
Chociaż to DRS właśnie u Michała Okazja. Sabały. Sabała po wewnętrznej szuka swojego miejsca w zakręcie numer 7 i to się udaje. Michał Sabała liderem tego Grand Prix, ale próbuje kontrować Zabagło. Nie da się to jednak wykonać w wykonaniu Zabagło. Jednak Winnikaitis w takie gierki lubi grać i już kontruje z powrotem, ale to jednak Michalczuk wysuwa się przed nim i kontakt tej dwójki uderza w bolidy Michalczuka, Winnikaitis i to jest koniec szans na punkty dla BWT Arden prawdopodobnie, proszę Państwa. Winnikaitis kończy swoją sesję i niestety żegna się z tym wyścigiem. Niczym pod emocjami Michalczuk. A któż to stoi? Pójdzie. Oj! To Kasper Pałka! Kasper Pałka spada nam na miejsce siódme, nawet i dalej, poza punkty! Fatalne wieści dla Kacpra Pałki. Zyskać miejsce w holu sławy. Teraz z uślizgiem jednak! Michalczuk! Po błędzie Zabagło wystraszył się Michalczuk! I spadł aż na miejsce szóste! Nawet siódme, jeżeli teraz jeszcze w kontakcie z Czerwonką. Czerwonka próbuje odebrać tę pozycję. Miejsce szóste dla Czerwonki. Siódmy jest Michalczuk. Zawistowski dojeżdża trzeci, Zabagła dojeżdża drugi. Na miejscu szóstym kończy ten wyścig Zieliński. A Michalczuk wskakuje nam na miejsce ósme na samym końcu tego wyścigu. I ten jeden punkcik jeszcze ratuje na swoim koncie.